Cześć moi drodzy, trafił mi się kolejny całkiem udany meczyk, który postanowiłem nagrać. Jak widzicie, lecę taśmą 154 i na początku staram się zdobyć trochę pułap. Niestety od czasu wprowadzenia tej taśki chyba ciutko ją znerwili, bo już się tak świetnie nie wspina jak to zaraz na początku. Ale wciąż bardzo dobrze. Co? Ta foka chyba ma tu jakieś głupie pomysły, żeby mnie zaatakować, ale to jeszcze chwila, żeby ocenić sytuację. Tak, zdecydowanie chcę. Niestety problem z taśką polega na tym, że jednosilnikowych myśliwców nie wykręci, dlatego jestem zmuszony przyjąć czołówkę. Udaje się mi ją wygrać. Niestety trochę obrażeń otrzymałem. Tymczasem na pułapie przeciwnicy nadal siedzą. O ile P38 to taśka wykręci, bo już parokrotnie tej sztuki dokonałem, o tyle z jakim 9 będzie kłopot. Może go się uda wziąć na wytracenie energii, ale nie mam przewagi pułapu ani szybkości wystarczającej, żeby to zrobić. Dlatego muszę przyjąć kolejną czołówkę, ale tym razem za wcześnie odpuszczam. No i co, rad nie rad, jestem zmuszony zacząć się z jakiem kręcić. Pierwszy przejście nawet w miarę coś tam wychodzi, ale w kolejnych jak 9 zyskuje przewagę. Uszkodzenia prawego skrzydła, jego powierzchni nośnej, jakie zafundowała mi foka, też się dają we znaki. Jak 9 zobaczył, że tak łatwo jednak mnie nie wykręci i odpuszcza w poszukiwaniu łatwiejszych celów. Ja zresztą robię to samo, bo generalnie miałem tutaj zadanie zdobyć 5 fragów na myśliwcach. No i to też czynię. Pięknie nadstawił się BFF2 i krótką serią został zdmuchnięty. Udaje się spizgać jaka 9 tak pierwszetna tarana i w dodatku przeżyć zderzenie. Sieknięcie w przelocie foki, która niestety nie spadła. No ale tam jakiś krytyk w nią wszedł, więc przynajmniej nie będzie mnie goniła.
Oj. Spadło się tej foce. Czyli już mam 5 wymaganych fragów, to nie muszę się koniecznie wygłupiać i atakować myśliwców, mogę wziąć się za bombowce. Ale jak P38 tu się nadstawia, to trzeba może to nie spróbować wykorzystać. No niestety w ostatniej chwili skręca, w dodatku jeszcze coś tam go przylagowało. Jak widzieliście, że się teleportował kawałeczek, no i przez to nie byłem w stanie go trafić. No ale może tutaj. No niestety. W ostatniej chwili go tam odebrał jak 7. Kontrolne zepchnięcie na sytuację w powietrzu. Rozejrzenie się, co też moje chłopaki mniej więcej planują. No i przymiarka do Dorniera 17. Którego trafia w pilota. Tutaj niestety stała się rzecz, która czasem się była tam darzy dzieje, mianowicie przeciwnika mi nie pokazało na radarze. Tylko teraz usłyszałem, że coś mnie nurkuje i mnie atakuje, ale było już za późno, żeby zareagować. Ewentualnie po prostu nie dostrzegłem kropki na radarze w porę, ale ja generalnie zawsze radar kątem oka obserwuję cały czas, jeżeli nie jestem w walce. No ale no nic. Udało się przeciwnikowi zakraść i mnie spizgać. Taśkę straciłem, ale miałem do dyspozycji jeszcze chyba 2 BF-y F4, no to wziąłem tegoż BF-a. No i na starcie chcę zdobyć trochę pułapu, przy okazji patrzę, jak tam sytuacja z Jakiem 9 i IS-185 się rozwija. No i jak się nadstawi, to tego Fagasa Meo też chętnie zdmuchnę. Takie niewidzialne chuje strasznie mnie wkurwiają. No ale nic, kij z nim, bo tutaj się nadstawia P-51, które stanowi zdecydowanie większe zagrożenie. Tyle dobrego, że jest zajęty atakowaniem z Spaviero. Na mnie nie zwraca uwagi, co drogo go kosztuje. Dobra, góra zczyszczona i mogę zaatakować tych trzech u dołu, ale kogo to jeszcze za chwilę się okaże. O, Meo zaczyna robić zooma. No to daje mi okazję na odpłatę. Kontynuuję zejście. Przymierzam się do ataku na tych dwóch oponentów i pierwszy nadstawił się jak. A tutaj i 185 i dzięki temu mam dwa szybkie fragi. Po spizganiu ich robię zoom klimba, ponieważ gra wcześniej zrobiła mi numer z niepokazaniem przeciwnika na radarze, to rozglądam się intensywniej niż zwykle. No, ale chyba tym razem żadnych niespodzianek nie będzie. Tak się zastanawiam, czy tego B25, czy myśliwiec pode mną. Ale że mam blisko do B25,
No szkoda tracić cały ten pułap, kiedy mogę go przechwycić. Ale to jeszcze za chwilkę. Obserwuję go i przy pomocy steru kierunku oraz wychylenia lotek ustawiam wektor lotu na równoległy do jego i oszczędzając wepa czekam, żeby się zbliżyć na odpowiednią odległość, po czym podrywam nos maszyny do góry i zaczynam ostrzał oponenta. Przerywam go, kiedy udaje mi się podpalić silnik i przechodzę do low yo-yo. Tymczasem B-25 ma uszkodzone lewe skrzydło moim ostrzałem i pożarem, dlatego będę starał się kontynuować ostrzał właśnie w nie. Przeciwnik oczywiście zgasł, bo jak żeby inaczej. Poza tym tak się wywijał, że to uszkodzone skrzydło zasłaniał kadłubem i drugim skrzydłem, co też pozwoliło Jakowi 9 kago wykończyć przede mną. Także tylko niestety asysta. No ale trudno, bywa i tak. No, teraz się rozglądam. Co tu też się w powietrzu dzieje? No i nisko nad ziemią znowu jest kilka wrogich samolotów. Tego Meo nie zamierzam ganiać, jak się sam nadstawi. No dobrze, no ale już go tam widzę zdmuchnego. No i dobra, tutaj widzę, mam okazję pomóc swoim chłopakom, ale oczywiście nie skręcą w ostatniej chwili jakoś ostrą, uniemożliwiając mi to, ale nie skręci. Wobec tego hi-yo-yo pozycjonuje mnie do ataku na kobrę i kolejne hi-yo-yo, żeby zaatakować jaka 7, ale zostaje spiskany. Za to nadstawił się Junkers D5, zdaje się. A nie, Junkers B to był. No i wpada dzięki temu kombo na potrójnego fraga. Tutaj niziutko jakaś dzielna dusza w Heńku 51 sobie leci na ziemi, pizga. Ale nie baczy, że atakuje go z góry i kolejny frag wpada na moje konto. Tymczasem Meo znowu próbuje niecnie się zakraść, ale nie ma szansy powtórzyć tego numeru, któremu się udał za pierwszym razem, a ja go odciągam trochę dalej od głównej linii frontu, żeby zająć się nim na spokojnie. W momencie, kiedy przeciwnik się zbliżył, splitesem uniknąłem ataku i zaczynam po prostu się wspinać na jego pułap. Nie próbowałem go gonić, bo miał dużą przewagę prędkości, ale zakręcił na Spitfire'a, przeszedł do kolejnego ataku, tracąc swoją przewagę, dlatego teraz już można podjąć z nim walkę manewrową. Przeciwnik próbuje opadających nożyc, ale do tego manewru potrzeba mieć no, dość sporo pułapu. Także nad ziemią po prostu tego nie da się zrobić. No, całkiem dobrze się wywija, ale tylko do czasu. O, tu się ładnie dwa bombowce widzę odseparowały. No, można je zaatakować.
SB2C tam widzę, ma jakieś pomagajki od gry. Najwidoczniej skoro przetrwał czołówkę z foką, więc trzeba będzie mieć na niego baczenie. Co? Na czołówkę leci? Nie. Coś... A, do ziemi chyba leci. A skoro tak, to po... To... No, najzwyczajniej w świecie podwędzam tego fraga. I sprawiedliwości dziejowej staje się zadość, bo mi wcześniej podwędzono B-25. No i tymczasem przygotowuję się do ataku na Wokulfa 200, który to odpowiada pionowym nurkiem w dół. I się w wypadku kończę amunicja do działek. Odbijam trochę od niego, żeby zyskać separację. I po low yo-yo ponawiam atak, który podpala chyba jego lewy silnik. Oczywiście ten przeciwnik też zgaśnie, bo czemu by nie? Wywołuję kolejny pożar, tym razem na prawym skrzydle. I to w nie będę się starał atakować ponownie. Atak jest skuteczny, a nadwyrężone skrzydło w końcu puszcza. No cóż, trzeba by teraz trochę pułapu złapać. Jak 9 wysoko. Słabo się w tym momencie trochę zrobiło. To zdaje się foka mnie chce zaatakować. Tak, zdecydowanie. Ale robi to w bardzo niemądry sposób, idąc świecą do góry, na co ja odpowiadam wznoszeniem się i patrzę, kiedy to przeciwnik straci energię, a widzę, że już traci, skoro strzela z takiej odległości z rozpaczy. No i proszę, idealnie w moment udaje się go przyłapać, kiedy jest wystalowany. Tymczasem Beo widzę, że ucieka w stronę swojego lotniska, dlatego nie zamierzam go tam ganiać. Czasem Henkel 51 jest na pułapie i może sprawić pewien problem, skoro ma przewagę wysokości. Zwłaszcza, że tam jeszcze jak 9 się gdzieś w pobliżu kręci. No nie, jak 9 atakuje bombowiec. Tyle przynajmniej dobrego. Natomiast Henkel 51 się spietrał i ucieka na lotnisko. Ale chyba tym razem Beo ma jakieś pomysły, żeby znów mnie zaatakować. Dłuższą chwilę lata, więc energię ma tak i tak łatwo się nie wystaluje, dlatego trzeba go sobie zanęcić. Próbuję czołówkę z dołu. Przepadnięcie Immelmanem na plecy po to, żeby mnie sieknąć, ale ja znam tą sztuczkę, dlatego wbijam się z podogona. I to mnie pozycjonuje na wyciąganie go poprzez Climbing Spiral. Po kilku chwilach traci energię i jest łatwym łupem.
No dobrze, może w końcu tego krokodyla uda się spiskać, bo tu mu się już odwleka i odwleka cały mecz praktycznie. Albo jaka 9. No, chyba lepiej jaka 9. Moja pomoc przy nim już nie jest potrzebna, a R2 zostaje zestrzelony przez obronę przeciwlotniczą lotniska. No to tu zostaje już tylko krokodyl. Ale jednak nie. Pojawiają się jak 1B i jak 3. No to się tu sytuacja skomplikowała, ponieważ obie te maszyny są przeciwnikami, z którym należy się liczyć. Wiem, że te jaki się do mnie zbliżają, dlatego moją odpowiedzią jest zwiększanie prędkości pułapu w stronę tego krokodyla, które niestety mnie im podświetla. Ale dobrze dla mnie, jeden jak postanowił zejść nisko, ale ten drugi ewidentnie ma chyba ochotę mnie zaatakować. No ale mam przewagę wysokości, prędkość też mam całkiem dorzeczną, więc można go spróbować wyciągnąć na rope and dope, co też mi się udaje. A jak czy płaci wysoką cenę za zbyt ostre wspinanie się w moją stronę. Mecz się już ma ku końcowi, dlatego zamiast ścigać tego krokodyla, schodzę jeszcze